W 1939 roku była alternatywa dla Polski w sprawie przystąpienia do wojny z Niemcami. I wcale nie była to alternatywa taka, jak często dzisiaj jest brana pod uwagę przez wiele środowisk czy ludzi zajmujących się historią, a mianowicie przyłączenie się do Niemiec w wyprawie na Związek Radziecki, czy też na początku neutralność Polski, gdyby Niemcy zdecydowali się atakować najpierw państwa zachodnie. Tą alternatywą była Wielka Brytania. My często patrzymy na to, co się wydarzyło w 1939 roku we wrześniu, przez pryzmat nieudzielenia pomocy i tego, że Brytyjczycy mieliby niejako wystawić Polskę na pierwsze uderzenie Niemiec. Nawiasem mówiąc, nie ma to w ogóle potwierdzenia w żadnych dokumentach, żeby Brytyjczycy chcieli tak zrobić, ponieważ wszystkie dokumenty, które się zachowały, posiedzenia rządów w Wielkiej Brytanii, o tym nie mówią ani żadne rozmowy ówczesnych polityków. Wielka Brytania jeszcze w połowie 1938 roku, jak również później w 1939 roku, w marcu, kwietniu, wysunęła do Polski propozycje, w których Polska, wbrew temu, co się często uważa, wchodziłaby do takiego szerokiego sojuszu państw europejskich skierowanych przeciwko Niemcom, jako jedno z państw, które byłoby uważane za mocarstwo europejskie, a przynajmniej aspirujące do takiego państwa. I wtedy Beck miał okazję, żeby rzeczywiście uczynić z Polski pierwszorzędnego europejskiego gracza, co zresztą się działo, ponieważ Wielka Brytania uważała, że Polska jest kluczem do rozwiązania sytuacji z Niemcami. Oczywiście były w brytyjskich planach czy kalkulacjach pewne założenia współpracy z Rosją, natomiast jeszcze wtedy, przed wydarzeniami z września 1939 roku, to Polska była kluczem i zresztą to, że premier Wielkiej Brytanii bez żadnych praktycznie wcześniejszych rozmów z Polską i porozumienia jakiegoś formalnego z Polską ogłosił na swoim wystąpieniu w parlamencie, że Wielka Brytania daje gwarancję Polsce, kiedy na koniec marca to wystąpienie publiczne wygłosił wbrew też wielu czynnikom sprawczym Wielkiej Brytanii, pokazywało, że im bardzo zależało na tym, żeby Polska była w takim sojuszu. Na czym miał polegać ten sojusz, o którym wydaje się, że mało się mówi w kontekście tego, co się później wydarzyło, ponieważ odbieramy to jako późniejsze gwarancje francusko-brytyjskie. Natomiast sojusz, który proponowała Wielka Brytania, niestety nie udał się z powodu postawy Becka. To właśnie Polska w tym sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej z gwarancjami Wielkiej Brytanii miała odegrać główną rolę. To Polska miała być tym najważniejszym państwem powstającego tak naprawdę między morza, czyli to, o czym politycy polscy wtedy też zabiegali. To Polska miała być głównym gwarantem bezpieczeństwa też różnych państw. I co ciekawe, politycy ówcześni różnych państw trochę mniejszych niż Polska, takich jak Rumunia czy Węgry, zabiegali o to, żeby Polska była właśnie z nimi przeciwko Niemcom. I często ci politycy, chociażby węgierscy czy inni, referowali na przykład ich rozmowy z Niemcami w Berlinie. W tym bloku miała być m.in. Rumunia, Węgry, Bułgaria, Grecja, Jugosławia czy Turcja. Wielka Brytania, Francja miała wejść też do tego układu, jak również Belgia i Holandia. I oni uważali, czyli Brytyjczycy, że to powstrzyma Hitlera, i również chodziło o to, żeby Mussolini przemyślał swoją pozycję, pozycję Włoch. I to miało powstrzymywać Hitlera przed wybuchem wojny i ekspansją Niemiec. Co ciekawe, nawet jeśli sprawa Gdańska nie była główną rzeczą w tamtym czasie, o czym na moim kanale w innym filmie, to nie Gdańsk był główną przyczyną do wojny, to nawet w sprawie Gdańskiej było to po linii oczekiwań polskich i mogło być takim punktem zwrotnym w polityce. Państwa, które wchodziły, miały wejść w skład tej wielkiej koalicji, one miały ze sobą różnego rodzaju zatargi.
Polski ambasador w Bukareszcie, kiedy rozmawiał z rumuńskim ministrem spraw zagranicznych 13 stycznia 1939 roku, to on stwierdzał w tym raporcie, że Rumunia była bardzo chętna do współpracy w Europie Środkowej. Nawet oni zakładali, czyli Rumuni, ustępstwa na rzecz Węgier, i to pokazywało, że była bardzo duża determinacja ówczesnych władz rumuńskich, żeby uniknąć podporządkowania Niemcom. I tak samo, jeśli chodzi o Węgry, gdyby Polska weszła w taką silną koalicję, to na pewno Węgry też by zostały przełamane, jeśli chodzi o to, żeby nie popierały Hitlera. Jeszcze gdyby Wielka Brytania się w to włączyła, to na pewno można było to uzyskać. Tym bardziej, że Rumunia tutaj nawet chciała iść wobec Węgier na ustępstwa, i tak samo było wobec innych państw, na przykład Bułgarii czy Turcji. Oni widzieli, że tym największym zagrożeniem wtedy będzie Hitler i inne sprawy, nawet różne zatargi, nawet duże i mniejsze, szły na dalszy plan. Beck dostał tą propozycję i były z nim prowadzone negocjacje, ale wydaje się, że on chciał w jakiś sposób jeszcze balansować Wielką Brytanię, tym razem z Niemcami, co było totalną naiwnością z jego strony. I czy Beck wtedy nie odczytywał już powagi sytuacji na przełomie marca i kwietnia? Czy on uważał, że to dalej będzie jakaś gra między Niemcami i Wielką Brytanią, i w ten sposób, kiedy dojdzie do wojny, czy będzie on w jakiś sposób uznawany za człowieka, który odgrywa pierwszą rolę w Europie? Na przykład, jeśli chodzi o rozmowy Wielkiej Brytanii z Beckiem, to Beck w ogóle nie podjął też rozmów, na przykład jak on się zachowa, czy jak się zachowa Polska na wypadek niemieckiego ataku na Belgię, Holandię, czy Danię, albo Szwajcarię. Też wynika z protokołów rozmów, które się wtedy odbywały, że nie rozwinął podniesionej przez Brytyjczyków kwestii zagrożenia Jugosławii agresją niemiecką, a był to już większy problem całych Bałkanów. Natomiast w tym najbardziej istotnym punkcie dla Brytyjczyków, czyli kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Rumunii, to Beck uznał, że ewentualne wspólne gwarancje polsko-brytyjskie dla tego kraju są niepożądane i stwierdził, że musi, czyli Rumunia, radzić sobie sama. To są cytaty z niego. I teraz, kiedy to wiemy, jak Beck się zachowywał na rozmowach w Wielkiej Brytanii, co jest chyba mało znane i mało podnoszone, to inaczej patrzymy też na wydarzenia późniejsze. Beck mógł w pewnych punktach propozycje angielskie negocjować, rozwijać, sprzeciwiać się, na przykład jeśli chodzi o współpracę z Sowietami. Nie trzeba było się od razu na wszystko przecież zgadzać. Ale coś takiego jak gwarancje dla Rumunii, gdzie Polska graniczy z Rumunią, co zresztą później okazało się we wrześniu 1939 roku wręcz dla nich w pewnym sensie niespodzianką, że Rumuni ich internują, aresztują i internują, jak przechodzą. To też jest taki chichot historii, można by powiedzieć. Natomiast wtedy, przełom marca-kwietnia 1939 roku, Wielka Brytania chciała tworzyć dużą koalicję. Uważała Polskę, nawet może na wyrost, za jedno z państw, które aspiruje do mocarstwowości w Europie. I my często ceniamy to za prężenie mózgów, ale już wiedząc, jak się skończyła wrzesień 1939 roku. Natomiast wtedy oni patrzyli na to zupełnie inaczej, i wejście oczywiście w skład takiej koalicji oznaczało w przyszłości wojnę z Niemcami prawdopodobnie. Kalkulacje brytyjskie mogły być niewystarczające, jeśli chodzi o to, że Niemcy nie rozpoczną wojny. Natomiast wejście w skład takiej koalicji szerokiej państw, tym bardziej, że oni chcieli w taką koalicję wejść, mogło być zabezpieczające nawet przed agresją później sowiecką. Na razie skupmy się tylko na samym zagrożeniem Niemcami. Beck teoretycznie dążył do zbudowania silnej pozycji Polski. I kiedy ta silna pozycja była widoczna i nawet mogła być jeszcze bardziej wzmocniona przez taką koalicję, to Beck taką propozycję i taką szansę odrzucił. Brytyjczycy byli bardzo zawiedzeni takim postawą Becka, nie rozumieli tego, dlaczego on tak robi, skoro z jednej strony chce tutaj za Europę odpowiadać, z drugiej strony nie wiadomo, jakie ma interesy ten minister. I kiedy Imperium Brytyjskie uznało Polskę za drugiego obok Francji głównego sojusznika, to Beck to odrzucił.
Wielka Brytania uważała, że ktoś, kto aspiruje do takiego poziomu państwa, pewnego mocarstwa w Europie, albo chociażby mocarstwa regionalnego, to powinno to państwo brać na barki swoje również odpowiedzialność za ewentualne inne konflikty w Europie. Jeśli jeszcze można byłoby rozumieć powściągliwość Beka, na przykład jeśli chodzi o konflikty na zachodzie Europy, to już sprawa Rumunii wystawia mu jak najgorsze świadectwo. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nie musiał Beg od razu na wszystko się godzić, ale Brytyjczycy też wtedy jeszcze nie byli świadomi do końca relacji polsko-niemieckich, bo oni myśleli, że jeszcze polsko-niemieckie relacje są bardzo dobre, a tymczasem Beg już wiedział, że wcale tak nie jest. Polska korzystałaby na sojuszu z Rumunią i zabezpieczałoby ją to w pewnym stopniu przed agresją niemiecką, ale również przed agresją sowiecką. Więc kiedy Beck odrzucił taką propozycję, no to dla Anglików było to dziwne i podważało wiarygodność w oczach Brytyjczyków. Beck zamiast wejść w taką koalicję i prowadzić racjonalne działanie i szybkie działanie, które były potrzebne, żeby taką koalicję utworzyć i być głównym partnerem Wielkiej Brytanii, to odrzucił te możliwości. Pamiętajmy, że później porozumienia z Wielką Brytanią zostały zawarte dopiero 25 sierpnia 1939 roku, a więc za minutę była już wojna. A gdyby taką koalicję udało się stworzyć i zawrzeć porozumienia wcześniej, na przykład chociażby w maju albo w czerwcu 1939 roku, to też Wielka Brytania miałaby więcej czasu na pewne działania w celu na przykład dozbrojenia chociażby szybciej armii polskiej. Beck jednak nie chciał takiego rozwiązania. Co miało wpływ na taką jego decyzję? Ciekawe jest, że później Beck zdecydował się pod naciskiem Brytyjczyków uznać gwarancję Belgii, Holandii i Danii. Więc zdaniem Becka więcej interesów Polska miała w uznawaniu niepodległości gwarancji, tak, dla Belgii czy Holandii, a nie miała żadnego interesu wspierać Rumunii. To naprawdę jest aż szokujące, że Beck musiał tak myśleć. Czy chodziło o to, że on nie traktował poważnie Rumunii, albo miał taką wielką megalomanię, myśląc o Rzeczpospolitej i o sobie, że nie będzie wchodził w jakieś sojusze z małymi krajami? To naprawdę jest dziwne, jak on wtedy myślał. Natomiast faktem jest, że Wielka Brytania przestała traktować Polskę jako swojego pierwszorzędnego sojusznika, ponieważ Polska nie brała na swoje barki tej odpowiedzialności z racji tego, do czego ona aspirowała. I nawet rumuński dyplomata, który jechał do Berlina, był to minister spraw zagranicznych, zatrzymał się w Warszawie na spotkanie z Beckiem. I on wskazywał, że i proponował rozszerzenie sojuszu polsko-rumuńskiego na wypadek agresji Niemiec. Beck jemu też nie udzielił na tę sugestię żadnej odpowiedzi. A jeszcze to było ciekawe, że on wiedział, że minister Rumunii jedzie na rozmowy do Berlina. Była chęć, że na przykład Turcja, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, mogła wejść w skład razem z Bułgarią do takiego bloku. Rumunia też chciała pozyskać Bułgarię i była też gotowa na ustępstwa wobec niej. Beck jednak nie uczynił Polski fundamentem takiej koalicji, która mogłaby być bardzo korzystna dla Polski w tamtym okresie. Co gorsza, Wielka Brytania uznała Becka za niepoważnego, za człowieka, który nie jest ministrem państwa, które aspiruje do roli większej niż tylko być jakimś państwem trzeciorzędnym, i to później też się zemściło w różnych relacjach polsko-brytyjskich. Tym bardziej, że Francuzi wcześniej ostrzegali Brytyjczyków przed ministrem Beckiem i niestety te przypuszczenia później się potwierdziły, a Brytyjczycy też nie za bardzo byli chętni do przyznawania racji Francuzom. Beck swoim zachowaniem to potwierdził i Brytyjczycy musieli przyznać rację Francji. Francuzi bardzo nie lubili Becka i ta postawa Becka jest pewną zagadką. Czemu on tak uważał? Wydaje się, że po prostu tu było kwestia tej megalomanii, że sojusz jakby z Wielką Brytanią, tym imperium, to jest coś dla Polski dobrego, ale już niekoniecznie z Rumunią czy innymi państwami. Stworzenie takiego bloku szerokiego, antyniemieckiego. To był kolejny ogromny błąd Becka. Okazało się później też to bardzo tragiczne w skutkach dla Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za obejrzenie
kolejnego materiału, o wysłuchanie tego materiału. Dziękuję nowym subskrybentom, dziękuję wszystkim, którzy oglądają ten kanał. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój kanału, to możesz postawić symboliczną kawę. Link na dole w opisie i w przypiętym komentarzu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Proszę o komentarze kulturalne i merytoryczne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.